Witam kochani bardzo serdecznie, tutaj Artur Pawłowski na ulicach Calgary. Oczywiście jak wiecie, 4 razy w tygodniu zajmujemy się bezdomnymi, ludźmi wykluczonymi, karmiąc ich, głosząc Ewangelię i dzisiaj jest oczywiście tak samo. Chciałem wam przypomnieć, żebyście pamiętali o biednych nie tylko w czasach świąt Bożego Narodzenia, nie tylko w czasach tych różnych festiwali, które mamy, ale przez cały rok. Ludzie biedni, bezdomni są na ulicach przez cały rok i potrzebują nadziei, nadziei bardziej niż jedzenia przez 365 dni w roku. Także jesteśmy w Calgary na ulicy, prosimy was o modlitwę, o wsparcie, jeżeli możecie. Pokażę wam, jak to wygląda dzisiaj. Kiedy wchodzimy w następny rok, 2020, proszę was, abyście pamiętali o tym, że najważniejszą osobą w życiu jest Jezus Chrystus. Najważniejszą osobą jest Bóg, który chce być z nami nie tylko w święta, ale przez cały rok. Tak wygląda Kościół uliczny w Calgary. Or how she missed the boat. How she misunderstood the whole concept of Christianity. Once again today, we are here to tell you the good news. And the good news is that Jesus Christ died so that we wouldn't have to die, so that we wouldn't have to go to hell. You see, this world, I remember yesterday, I was hustling on the streets. I was just living for myself and is it good? I thought I had the time of my life. I didn't care if I was hurting people. No, my roommate invited me to a casino. All I cared about is me, mine, and myself. And I know many of you live like this, nothing more than a hyena. But today I'm over 40 years old, and I can tell you life is like a morning mist. Yeah, it's good. Who knows if everything goes well another 20 years, and I'm gonna have to pack my bags and leave this tent called Earth. We're good to go. You see, the apostles understood this. They walked with Jesus. For over 3 years, they saw the kingdom of God being manifested. They understood the concept of Christianity. They understood what the prophets of old would say. Righteousness, holiness. That nothing unholy will enter the kingdom of God. Nothing unrighteous will enter the kingdom of God. How I pray that you would have this revelation. That this very life is so short. Very healthy. We love these fruits. Everything here is always healthy. Not only do we feed them the food, we feed the manna, because we feed the word of God here in Jesus' name. Amen. Amen. And we listen too much to Wu-Tang. Pani powiedziała, że nie tylko dajemy to Tupac jedzenie fizyczne, ale Słowo Boże. But yet, where are these idols today? Machiavelli, that is not a Machiavelli. He's gone. All my best friends are gone. They're gone because they believed in a lie. This lie that is being pushed since we grow up is to live now. You see, in schools, they teach us that we live. Where the Holy Spirit says that we are actually every day dying. Every day, another few thousands of heartbeats, and we are one day closer to death. You see, we have to reverse these lies. I believe God wants to bless us, but I know
On the other hand, that if God will bless you beyond measure, you will dry yourself to death, you will drink yourself to death. So because you don't repent, you stay in this situation, and I know many of you are tired. How do I know that? Because numerous of times, i przyjaciele Oti, tyle. Paru wolontariuszy na ulicy, mój brat Dawid, który dzieli się Ewangelią, jedzenie i Jezus Chrystus w środku tego wszystkiego. Kochani, bądźcie Jego rękoma, bądźcie Jego nogami, bądźcie Jego ustami. Idźcie, Jezus powiedział, i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Błogosławię Was i do zobaczenia. Mam nadzieję, że na Marszu dla Jezusa albo na którymś z kościołów ulicznych, których jest w Polsce już kilkadziesiąt. Błogosławię Was.